kurde jest. Tu znowu jest to takie... nie pismo, tylko ten papirus cały. Ale nie zmienia to faktu, że brakuje nam jednego red gem'a teraz z kolei. Bo monety mamy wszystkie zebrane, więc to jest oczywiście jak najbardziej cul. Ale mniej cul jest to, że tu jest jakiś kurde prąd? Co to kurwa jest? Jezus Maria, nie wiem nawet. O, jest i red gem. Co, będę musiał rzucać teraz w tych Jafarów? Proszę bardzo, nie ma problemu. Aha. Dobra. Nie na tym to polega. O nie, nie na tym to polega. Muszę skoczyć na tę platformę i dopiero wtedy. Dobra, tego akurat nie pamiętałem. Ale z samym poziomem, jeżeli chodzi o część Abu, no to złych wspomnień nie mam. Bardziej bym powiedział, że to był taki bardzo trochę niejaki poziom. Był, żeby być po prostu. Wow, tak jak 90% poziomów Abu. No coś w tym może być trochę, wiecie? Ale mimo co fajnie, że dodają coś takiego, że jednak nie tylko Alem możemy grać, ale jednak też innymi postaciami, no nie? To jest dla mnie mega fajne. I elegancko. Mamy co trzeba. Możemy sobie stąd iść. Tu w ogóle jakaś mapa jest. To jest chyba mapa do piramidy. Co to jest? A, młot jeszcze mamy. Młot pneumatyczny, kurde. O Jezu, nie teraz, kurde. Przeszkadzają, kiedy nagrywam. Ja pierdziulę. Dobra, idziemy. To wszystko. No i elegancko, kurde. Zebraliśmy wszystko, co trzeba było. Jest dobrze. Jest gitara. O, poziom Jasmine. Ho, kto by pomyślał. Blue Genie Jam. Zapomniałeś dopowiedzieć, Jin, ale my ci wybaczamy, bo każdy ma prawo mieć amnezję. Tak więc spokojnie, Jin, nie martw się. Wszystko w porządku jest. Dobra, tu mamy elegancko zrobione, fajnie. Oczywiście, że zapisujemy sobie. Jak najbardziej tak. Way to go, Abu! Now let's try to release Genie and Carpet. Free at last! Oh, small spaces like that give you such a crick in the neck. Thanks, Master. You too, Abu. Abu! I told you not to touch anything! We need to get out of here fast! Master, I wish I could get you out of this predicament, but Zira put me under a spell and I can't use any of my powers! See? No juice. You're going to have to ride Carpet out of here on your own, and fast! Let's go! Come on, Carpet, let's move! Poziom czwarty. Teraz poziom na dywanie. Najgorzej. Jedziemy z koksem. Tutaj nawet się nie łudzę, że zbiorę wszystko, no bo to jest chyba nawet nierealne. jest właśnie coś, czego ja w tej gierce bardzo nie lubię, czyli tych poziomów na dywanie. Po prostu. To są poziomy, które niesamowicie są frustrujące. I mam wrażenie, że jakby gra jest tak zaprogramowana, że nieważne czy będziesz leciał dobrze czy źle, to i tak nie zbierzesz wszystkich monet, bo powody jakieś z dupy. Bardzo bym chciał, kurde, tutaj nie wiem, nauczyć się zwalniać tym dywanem, czy coś, żeby była taka możliwość. Ale no niestety nie ma takiej możliwości, nad tym bardzo, ale to bardzo ubolewam. No, tam prawdopodobnie był koniec, ale już mniejsza. Nawet checkpointa nie wziąłem, co jest takie dosyć zaskakujące, ale okej. Już niech będzie. O, teraz wziąłem checkpoint. Trochę za późno, ale co mi szkodzi. No, w końcu koniec poziomu. Ajajajajaj. No, 83, a jest 81 z jakiegoś powodu. Niech mi ktoś wyjaśni ten bug dziwny, albo cokolwiek to w ogóle ma znaczyć. Dobra, zapiszmy sobie. Oczywiście, jak najbardziej. Bo to jest dla mnie po prostu posrane. Would find you here. I see that the information the spirits gave you were put to good use. I came across the whereabouts of the princess, Jasmine. You know where the princess is? She is being held captive in a pyramid at the far reaches of the desert. Travel there, and inside its depths, you will find her imprisoned. Thank you, a wise mystic. I'm in debt for your kindness. The debt is paid, if you can save Agrabah from the evil that threatens it. Come on, guys! We got a pyramid to find! Actually, Aladdin, your debt to me is already paid. As my pathetic slave! This has to be the place! Genie, you and the guys wait here, while I look for a way inside the pyramid. No problem, Al. You go ahead. We'll all be right here waiting for you when you get back. He couldn't drag me in there if he paid me. Bye-bye! Good luck, Al! Piramida. Dobrze podejrzewałem, co nie? Że ta Nasiras jest, kurde, tą typiarą, tą niby bardzo fajną, kulturalną panią, która chce tutaj pomóc. No, a nie mówiłem? Kurde, coś czułem. Mój nos, kurde, mimo że momentami zapchany, to jednak coś tam czuję. Dobra, wyjdźmy sobie stąd już. Myślę, że to by było na tyle na dzisiaj. Już tak trochę tych poziomów zaliczyliśmy. Żeśmy zaliczyli, kurde, raz, dwa, trzy, cztery poziomy, no. Ten trzeba będzie poprawić. Ten to może pod koniec serii, tak jak ten pierwszy poziom latający, no bo kurde, to jest naprawdę przegięcie pały, co oni tutaj odwalają z tymi poziomami. Nie cierpię tych poziomów. Ale jeżeli chodzi o piramidę, to tutaj moje wspomnienia z dzieciństwa właśnie dobiegają końca, tak więc piramidę sobie już będziemy zaczynali na ślepo i resztę gry. Tak więc zobaczymy, jak nam pójdzie następnym razem. Ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Wbijajcie na moje socjale, linki są pozostawiane w opisie, czyli grupa na Discord, Facebook, Instagram, ponieważ tam informuję też o odcinkach, jeżeli powiadomienie wam nie przyszło na YouTube'a. I tyle. Pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę let's play. I widzimy się w kolejnych odcinkach z Alladyna, no i z Jacka X. I nie tylko. Do następnego razu, trzymajcie się i cześć. Yo!